zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielsk Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Projekt uchwały został dostarczony Państwu radnym. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń. Jest pan Paweł Bierżyn się zgłosił. Udzielam panu głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Załącznik numer 2. Cztery inwestycje. Wydatki majątkowe. Pierwsza inwestycja. Przebudowa ulicy Kopernika. 2022 rok. 1 665 000. Czy coś w tym roku będzie robione? Jakaś tam informacja od pana burmistrza. Kolejna inwestycja. Przebudowa dachu oraz docieplenie stropu. No już jest 11 październik. Kolejne pytanie, kiedy to będzie robione, na jakim to jest etapie i co się z tym dzieje? Kolejna inwestycja. Widzę, że jest przesunięte 3 929 000 na 2023 rok. To skąd wzięły się te środki na przebudowę boiska wraz z modernizacją? To mnie bardzo ciekawi. Cieszę się, że zostały przesunięte. I moje pytanie, czy już została podpisana umowa z wykonawcą na tą inwestycję? I ostatni projekt sportowy Bielsk. Tutaj wyręczę radnego Krzyśka. Czy nie zapominajka nie zapominała o nas? I na jakim etapie jesteśmy? Już minęło znowu chyba 2 czy 3 tygodnie od tego i nie wiemy, na jakim jesteśmy etapie, a że tak powiem, te pieniądze są dalej w budżecie na 2022 rok. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz odpowie, tak? Udzielam panu głosu. Pan Jarosław Borowski. Szanowni Państwo Radni, ulica Kopernika, w dniu dzisiejszym zostały otwarte koperty przetargowe, wpłynęło 4 oferty, są oferty tańsze aniżeli w poprzednim przetargu, także będziemy chcieli zarekomendować Państwu Radnym zmianę stawek, żeby w tym roku część prac wykonać, w tym roku co najmniej musimy zrobić miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Kopernika, bo to jest w ramach dofinansowanego tego projektu gospodarki niskoemisyjnej i zakupu autobusów elektrycznych. Także przynajmniej tą część dotyczącą tego park and ride'a wykonać. Po drugiej stronie ulicy wzdłuż parku. Oczywiście to się będzie wiązało z przełożeniem też chodnika, ze zrobieniem stojaków rowerowych i tyle. Także tak jak powiedziałem, 4 oferty wpłynęły. Są oferty tańsze aniżeli były też w tym pierwszym przetargu. Niemniej jednak sumarycznie jest to więcej aniżeli mieliśmy zabezpieczone. Na ten rok na miejsca parkingowe tam w zupełności nam wystarcza, natomiast na temat przyszłego roku to jeszcze musimy z panią skarbnik trochę poszukać pieniędzy. Jeśli chodzi o dach strop, to w szkole podstawowej numer 5 to zostało zakończone. Zostało odebrane. Koniec wakacji, początek września, także to jest to. Jeśli chodzi o te 3 900 000 na stadion, to jest cały czas te same 3 900, które było, bo zadanie jakby mieliśmy na 5 milionów z kawałkiem, milion na ten rok 3 900, no i w sumie tam wychodzi właśnie te 5... Nie. To są nasze plus te, które dostaliśmy z Polskiego Ładu, bo to w ogółem 10%. 90% dofinansowanie, 10% ten. Natomiast na najbliższą sesję otrzymacie Państwo zmiany do budżetu i wieloletniej prognozy finansowej rozszerzającej wydatek na stadion o te brakujące 3 miliony złotych. Będziemy chcieli to sfinansować z tych pieniędzy, które łaskawie nam dadzą z tytułu utraconych dochodów z tytułu zmian w przepisach dotyczących podatku CIT i podatku PIT, bo te pieniądze już zostały jakby nam przyznane. To jest właśnie 3 miliony z kawałkiem. I ostatnia rzecz, to czwarta, o co pan pytał? A, projekt niezapominajka. Do dnia dzisiejszego, 11 października,
architektura w starostwie może zgłosić uwagi do dokumentów złożonych przez niezapominajkę. Na godzinę 13.50 żadnych uwag nie było. Co się po godzinie 13.50 wydarzyło? Nie wiem, jutro rano będę widział, czy jakieś uwagi są. Jeżeli uwag nie ma, to znaczy, że zgłoszenie zostało dokonane skutecznie. Ale to mówię, jeszcze musimy poczekać parę godzin, żeby mieć stuprocentową pewność, że tak faktycznie będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad vocem pan Bierzyn, tak? Udzielam panu głosu. Panie burmistrzu, to jeszcze jedno pytanie do pana kierownika, czy w zasadzie do pana, no. Czy już podpisaliśmy umowę z wykonawcą na przebudowę i modernizację obiektu, czy czekamy po prostu na to, żeby zabezpieczone były środki? Dziękuję, pan burmistrz odpowie. Udzielam panu głosu. Nie wolno podpisać umowy, jak nie są zabezpieczone środki. Także sesję mamy w ostatni wtorek, a umowę mamy podpisać do końca miesiąca. Jesteśmy przygotowani na to, żeby to zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam, proszę państwa, dyskusję i poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za i podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk wstrzymuje się i podnieść rękę. Kończymy głosowanie. Podaję wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych. Przeciw 1 osoba, 3 osoby wstrzymały się od głosu, 8 osób nie brało udziału w głosowaniu. Zrealizowaliśmy punkt 4, przechodzimy do punktu 5, jest to zamknięcie obrad. Zamykam obrady 55. sesji Rady Miasta Bielsk-Podlaski.